tam podobno coś w tym materiale jest na mnie, tak? Żeby chciał od razu, jak on ogląda, to skonfrontować. Dobrze. Czekajcie. Ja oglądałem fragment właśnie tego... Zaraz będzie słuchać Wardęgę, spokojnie, bo tutaj Zajrok zostawia. Tego Boxdela odcinka. Nie widziałem jeszcze nic o Natanie. A, bo Boxdel ma aferki teraz. O kurczę. To, ten odcinek. Społeczność zaczęła się... Tutaj chyba jest jakiś... fragment. Zajrok zostawia. Gdzie to jest? O, tu. Bo przekazała mi to osoba, która ma naprawdę bardzo dobre serce i chciała mnie wesprzeć na duchu, mówiąc mi o tym. O, na przykład to. Nie przekazała żadnych informacji wewnętrznych i bardzo mi zależy na dobru tej osoby. Często jej się zwierzając z wielu rzeczy, jest lojalnym widzem aferek i moją internetową przyjaciółką. Podejrzewam, że wiesz, że jest... Internetowa przyjaciółka. A co to takiego dziwnego jest? To jest cały talent Boxdela, nie? Że jak... Ale co jest dziwnego w tym, że mam internetową przyjaciółkę? Wendinę. Która jest lojalną widzką aferek. Czy to jest coś kurwa dziwnego? Nie kumam tego. No on potrafi, to mówię, to jest jego wielki talent. Ale to nieważne, to jakby mnie to... Bo on tutaj do Rewy gada, zaraz będzie o mnie coś. Nie kumam. Bardzo zaangażowany pracownik. Ej, nie mogę mieć kumpeli w sieci, kurwa? Czy jak? Bo nie rozumiem, nie? Jest Sylwester, co mnie bardzo wkurwia w to. No dawaj, kurwa, skonfrontujemy. Nie mam problemu o to, że likujesz dla całego świata. Ej, dasz mi jabłka? Rozmowy o różnych sytuacjach. Bez nie mam już. Pytania mnie o to, czy w ogóle mi to pasuje. Bangla już dźwięk? Pewnie zdajesz sobie sprawę, że gdybyś to zrobił innej osobie, to ona by się na ciebie obraziła albo by ci... Zrobiłbym to każdej osobie, która mi coś obiecywała, która była ze mną w jednym domu i knuła za plecami, którą pytałem 20 kilka razy o to, czy na pewno nic nie knuje, czy na pewno nic nie planuje, a ta osoba mi łgała, a łgałeś wielokrotnie. Więc teraz mi tutaj nie płacz, że pokazuję. Ale o czym ty pierdolisz w ogóle teraz, Sylwek? Bo ja tego nie rozumiem. Czekaj. Ale ty nawet gadałeś rzeczy w momencie, gdy ja cię nie okłamywałem i nie knułem, kurwa. Na przykład przechodziłem sobie na aferki, powiedziałem coś i ty wykorzystywałeś informacje z holu na swoim livestreamie. Więc nie rozumiem, o co ci w tym momencie chodzi. To, co powiedziałeś na tym ostatnim live'ie, okej, kumam, nie? Ale tam już było kilka miesięcy wcześniej, też gadałeś różne rzeczy. Jebane. Więc ja nie chcę, żebyś tu ustawiał to teraz pod to, że to było tylko w ostatnim czasie, bo to już się powielało wielokrotnie, nie? Właśnie wysyłał takie... Co kurwa, chyba mogę ja to... Jak Klaudia oglądała tego live'a, w którym pokazywałeś jej głosówkę, to było jej po prostu przykro, bo też powiedziała to w dobrej wierze dla ciebie. Pamiętaj, że to ja byłem szują. Ale ona nie jest. Ej, zdzwońmy się. Daj mi ten, daj mi... Moja relacja z Klaudią wyglądała tak, że dobrze wiesz, że ją bardzo wspierałem. Wielokrotnie jej mówiłem, żeby... Tobie mówiłem, żeby się jej nie skrzywdził. Sam wiesz, co mi wtedy odpowiadałeś. Natomiast Klaudia sama podjęła decyzję. Wielokrotnie używałeś jej jako tarczy, gdy ci zadawałem pytanie, na przykład, czy knujesz z nitrozyniakiem na mnie, to mówiłeś, Klaudia, weź powiedz, on znowu mnie wypytuje, czy ja knuję. Więc ona sama weszła w to i wspiera i okłamywała mnie i używałeś jej jako takiego wzmocnienia tych swoich kłamstw. To ty ją... No dobra, i jak ona zrobiła głosówkę, że cię bardzo lubi, to było w kurwę ważne, żeby to pokazać, bo ona już była w moim teamie i w sumie... No tak, trzeba zrobić content z tego, nie? Daj mi. Za plecami. Nie, ja i tak nie jestem w stanie jakby walczyć na argumenty z Sylwestrem, bo to nie jest kwestia tego, że ich nie mam, tylko on zawsze znajdzie na to odbitkę, nie? I mówiła, że Boxdel nic na ciebie nie planuje, on jest, on się zmienił. Tak, bo robiła to z miłości do mnie. I Marcinem nie knuł za plecami, mimo że ja wtedy wiedziałem. Ona sama wybrała tą drogę i niech się teraz nie dziwi, że jest tego częścią, bo sama... Ale pokazujesz jej prywatną głosówkę, stary, no kumasz to? Pokazujesz prywatną głosówkę, wciąż jakby nie możesz pokazywać prywatnych głosówek. Ja osobiście byłem przez nią mega źle potraktowany, bo ją naprawdę lubiłem. I tak jak tobie nie wierzyłem, tak do końca miałem nadzieję, gdy ona mi kłamała, że może ona nie wie o wszystkim, że może ty jej nie wtajemniczasz. Finalnie wyszło, że wiedziała o wszystkim i z premedytacją mi gadała. I dobrze o tym wiesz. Więc sobie zadaj pytanie, czy ona sama się to wplątała, czy Sylwester jest zły, że o niej wspomniał? Jeżeli przychodzi do mnie jakaś osoba,
udaje przyjaciółkę, a pamiętaj, że ona nawet rozkminiała coś takiego, czy ja bym nie mogła zostać asystentką Ghost, czyli ona chciała jeszcze głębiej wejść, nie? Czyli przychodzi, ale wtedy nie knuła. W innym domu, okłamuje mnie i można powiedzieć, że wsadza mi trochę też taki nóż w plecy, nie? Bo ja jej no, może tak trochę było. A teraz jest nagle pretensja, że o, a dlaczego... Ale wiesz, że jej rola była znikoma, stary, kurwa, to był... Klaudia była turbopionkiem w tej całej układance. Ja nie mogę, nie wiem, z nią pogadać o tym, nie? Jak ja się z tym wszystkim czuję i tak dalej. Bo tak... Ze mną pogadaj. Ja jestem gotowy na telefon. Właśnie sobie ładuję, może do mnie zadzwonić, możesz mi wyjaśnić. No jestem ciekawy, co ona to odpowie. A, to jest na kanale Aferki. Ale podejrzewam, że nie będziemy chcieli ze sobą rozmawiać, bo ciężko będzie, nie? Pamiętaj, że ona nawet wiedziała o wszystkim i spremiała. Kumasz to? Z daleka. Posłówkę, że cię bardzo lubi. Dawałeś informacje z holu na swoim livestreamie. Więc nie rozumiem, o co ci w tym momencie chodzi. To, co powiedziałeś na tym ostatnim live'ie, okej, kumam, nie? Ale tam już było kilka miesięcy wcześniej, też gadałeś różne rzeczy. Więc ja nie chcę, żebyś tu ustawiał to teraz pod to, że to było tylko w ostatnim czasie, bo to już się powielało... O czym teraz on gada, bo nie wiem. Wielokrotnie, nie? Właśnie wysyłał takie... Co kurwa chyba mówię, ja to... Jak Klaudia oglądała tego live'a, w którym pokazywałeś jej głosówkę, to było jej po prostu przykro, bo też powiedziała to w dobrej wierze dla ciebie. Pamiętaj, że to ja byłem szują, ale ona nie... Ej, zdzwońmy się! Daj mi ten, daj mi... Moja relacja no. Z Klaudią wyglądała tak, że dobrze wiesz, że ją bardzo wspierałem. Wielokrotnie jej... Kurwa, ale incepcja, aż mi się we łbie pierdoli. Sam wiesz, co mi wtedy odpowiadałeś. Natomiast Klaudia sama podjęła decyzję. Wielokrotnie używałeś jej jako tarczy, gdy ci zadawałem pytanie, na przykład czy knujesz z nitrozyniakiem na mnie, to mówisz, Klaudia, weź powiedz, on znowu mnie wypytuje, super live. Ja więc ona sama weszła w to i wspierała i okłamywała mnie i używałeś jej jako takiego wzmocnienia tych swoich kłamstw. To ty ją no dobra, i jak ona zrobiła głosówkę, że cię bardzo lubi, to było w kurwę ważne, żeby to pokazać, bo ona już była w moim teamie i w sumie... Tak, bo pokazywałem, że dalej rozkminiać i chcecie na przykład mnie urabiać, nie? I widzisz, ty nawet teraz w tym swoim odcinku powiedziałeś, że ona wiedziała, a ta głosówka jest taka, jakbyś ty wiesz, ją wręcz, że ona nie jest w ogóle świadoma, że ty ją nagrywasz, nie? Bo ty jej zadawałeś pytania takie, tak jakby, że co ty, czy ty lubisz Sylwestra? No nie wiem, no nie chcę ich drugi raz pokazywać. Jeżeli to jest taki problem dla niej, ale ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie wiem, chuj mnie to obchodzi w sumie, po prostu szkoda mi Klaudii, nie? Bo było jej przykro i o tym powiedziałem. Jeżeli ty masz na to jakąś strategię, że ona cię urabiała i tak dalej i to było potknucie, no to chuj w to w sumie, jebać. Traktowałem, nie? Dobra, lecisz dalej, bo to jest telenowela, stary. Jebać już tą głosówkę, nie? Klaudia się już podniosła po tej głosówce. A finalnie jak wyszło? Że chcieliście mi pierdolić. Chuj w to, jak gramy w jakieś gry takie, że nie wiem, że ona knuła i tak dalej, trzeba pokazać jej głosówkę, jak cię bardzo lubi i ten, jak to jest dla ciebie jakiś element materiału, kumam to, luz. Ja i tak nie jestem w stanie jakby jebać to. Walczyć na argumenty z Sylwestrem, bo to nie jest kwestia tego, że ich nie mam, tylko on zawsze znajdzie na to odbitkę, nie? Mówiła, że Boxdel nic na ciebie nie planuje, on jest... on się zmienił. Tak, bo robiła to z miłości do mnie. I Marcinem nie knuł za plecami, mimo że ja wtedy wiedziałam. Ona sama wybrała tą drogę. Odpowiedz mi Sylwester na to, bo powiedziałeś, że mówisz te wszystkie prywatne rzeczy i tak dalej w ostatnim czasie, bo knułem. A dlaczego mówiłeś nasze prywatne rozmowy z holu na przykład, jak robiłem oferki, gdzie jeszcze w ogóle nie było nawet planu zrobienia filmu z Nitro i z Dubielem i tak dalej, że już było po Pandorze, już były gdzieś tam takie, nie wiem, zbliżenie do odpalenia projektu Goats, a nawet jeszcze w ogóle przed Pandorą tak samo było, że ja ci coś mówiłem na przykład z Fejmu i ty likowałeś jakieś informacje i tak dalej. Nigdy nie zapytałeś się mnie na przykład, czy mi to, nie wiem, czy mi to przeszkadza. Rzucałeś sobie tym tak na live'ie po prostu, nie? Na to bym chciał odpowiedź, o. Bo tutaj to robimy telenowelę, to jest bez sensu, nie? To jest jakby... Prywatną głosówkę, wciąż jakby nie możesz pokazywać prywatnych głosówek. Czemu to robisz? Ja osobiście jestem z nią mega źle potraktowany, bo ją naprawdę lubiłem. I tak jak tobie... Nie tłumaczę, dlaczego... Czas. Nie no, już wytłumaczyłeś, już wiemy, że to był element po prostu na twoim live, po prostu to był bardzo ważny element w tym sporze i tak dalej, że Klaudia cię urabiała, więc pokazałeś jak
cię urabiamy i pokazywałeś strategię. Kumam, już jest luz. Jakby ja już, kurwa, ja już mam to wyjebane, nie? Tylko teraz chciałbym wiedzieć pytanie, które zadałem ci wcześniej. To jest dla mnie ważne. Zyniaka. To chyba jest na 4 hitoshoty, nitrozyniak. Co ja się będę pierdolił z jakąś telenowelą Sylwę, kurwa. Będziemy katować temat, nie wiem, 10 minut tej głosówki. Już mam wyjebane na to, nie? To. Dobra, ja wam powiem. Jak to mi tak, tak, manipuluj dalej, Kauro 007. No w chuj. Miałem... Zadzwoń do mnie, Sylwek, i... ciekawą, pożegnalną rozmowę. Nie wiem, czy opowiadać. Pogadaj, też, kurwa, możesz, nie wiem... A, ja też chcę postrzelać we mnie, jak chcesz. Ja mam lustę. Ludzie tego nie wiedzą. Ja nie...